Siewki orzecha sercowatego w czwartym roku po wysianiu, bez przesadzania, i prawie wszystkie weszły w fazę obradzania. Czwarty rok po wysianiu, drzewa w rozmiarze 2-2,5 metra wysokości. To jest bardzo szybki czas na ocenę, czy mamy osobniki wartościowe, czy bezwartościowe. Tu jest jakiś, tutaj też mamy osobnik z zawiązkami na owoce, tam daleko w górze. Są to bardzo dla mnie satysfakcjonujące wyniki. Proszę Państwa, tutaj mamy przed sobą kilka sadzonek szczepionego orzecha sercowatego. I co chciałem pokazać? Chciałem pokazać zdolność jednej z odmian do tworzenia kwiatków w pączku bocznym. Tutaj mamy pączek boczny, wybił i mamy zawiązki na orzecha. Kolejna sadzonka, pączek boczny i mamy zawiązki na orzecha. Kolejna sadzonka, pączek boczny i tutaj mamy zawiązki. Również mamy tutaj zawiązki na orzecha. Jeszcze słabo widoczne, ale tam są te kuleczki małe, rozwijają się. Kolejna sadzonka, pączek boczny i również między listkami tutaj czekają zawiązki na orzechy. Pączek boczny i tutaj mamy również kolejne zawiązki na orzechy. U orzechów sercowatych owocowanie typu mieszanego czy bocznego. Owocowanie typu mieszanego u orzecha sercowatego już jest kwestią wybitną. Większość orzechów sercowatych, większość odmian orzechów sercowatych obradza czysto terminalnie, co znaczy, że późno wchodzą w obradzanie. Ta odmiana, jak widzą Państwo, ma pewną zdolność zawiązywania kwiatka żeńskiego w pączku bocznym. Jak daleko ta cecha jest posunięta, jeszcze to będę obserwował. Nie we wszystkich pączkach to występuje. Tutaj mamy pączek boczny i tutaj jest tylko przyrost wegetatywny, więc ta właściwość występuje tylko w największych, najlepiej rozwiniętych pączkach bocznych. Tutaj też pączek boczny i brak orzechów, ale i tak jestem pełen podziwu dla potencjału rozrodczego, który ta odmiana w sobie niesie. Orzeszek sercowaty, pąk wierzchołkowy, zawiązki na kwiaty. Pąk boczny, zawiązki na kwiaty. Kolejny pąk boczny, również zawiązki na kwiaty. Niżej się pochylamy, pąk boczny, zawiązki na kwiaty. Jest to bardzo rzadka cecha u orzechów sercowatych. To jest typ z mojej selekcji krajowego pochodzenia. Znaczy z importowanych kiedyś nasion, ale wyselekcjonowany przeze mnie na terenie kraju. I ma lateralność na niezłym poziomie. Tutaj pąk wierzchołkowy i orzechy. Jak są pędy cienkie, centymetr, półtora centymetra, to obradza tylko z pączka wierzchołkowego. Natomiast przy grubych pędach, około 1,5 do 2 cm, zaczyna się obradzanie z pączka bocznego. Ta ilość kwiatków to jest na poziomie około 30 do 70% kwiatka żeńskiego w pączku bocznym. Średnia wyjdzie pewnie 25-30%, ale i tak jak na orzech sercowaty jest to wynik fenomenalny. Tutaj pęd cienki stosunkowo. Zostawiłem z ciekawości, czy wyrzedana tylko z pączka wierzchołkowego, ale i jest z pączka wierzchołkowego i z części pączków bocznych. Tutaj również mamy zawiązki i tak dalej, piękne wyniki produkcyjne. Przed nami jedna z testowych odmian. Pięknie, częściowo lateralna, z kilku miejsc z pączków bocznych, tak tutaj
O, wypuszcza na owoce i z pączków kolejny i pięknie wypuszcza na owoce. U orzecha sercowatego jest to bardzo rzadka i bardzo cenna cecha. Tak zwane wczesne rozpoczynanie owocowania. Sadzonki szczepionych orzechów sercowatych stopniowo rosną. Kolekcja odmian z mojej własnej selekcji, również ściągniętych ze świata, również stopniowo rośnie. Także orzechowomi.pl będzie w stanie w jakimś czasie oferować również względnie bogatą ofertę orzechów sercowatych odmianowych, które są pod względem użytkowym dużo wartościowsze od siewek. Droższe, bo droższe, technologia produkcji trudna, więc i cena wyższa. Coś za coś. Gwarancja jakości albo niska cena, którą mamy w przypadku siewek. Tutaj przed nami jest rząd siewek orzecha sercowatego. Z nasion o dobrej jakości. Siewka jak to siewka, mogę to Państwu tanio oferować. Ci, którzy wzięli i posadzili na nieużytkach swoich orzecha sercowatego, na razie mam bardzo korzystny tak zwany feedback, bardzo korzystne opinie zwrotne. Sadzonki doskonale się przyjmują, silnie rosną, nie wymagają, wymagają minimalnej troski w postaci tylko tam obkoszenia troszkę. No i jak podrosną, trzeba wyselekcjonować lepsze, a gorsze przeszczepić do znanej odmiany bądź do którejś obiecującej siewki, która nam wyrośnie. Na ofercie mam dość spore ilości sadzonek z siewu orzecha sercowatego. Siewka nie gwarantuje jakości, zawsze mamy do czynienia z rozszczepieniem cech. Ale jest to towar tani do bardzo tani. Bardzo łatwo się to przyjmuje po posadzeniu. No i potem można bawić się w przeszczepianie do form szlachetnych. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu telefonicznego, a zamówienia orzechowomi.adam@gmail.com. Jedna z testowych odmian zagranicznych orzecha sercowatego. Kwiatków było, na orzeszki było w zasadzie setki. Zawiązało raptem jednego orzeszka. Ten widok uświadamia mnie, że orzech sercowaty bardzo słabo zapyla się od orzecha włoskiego, który tu jest w okolicy. Nie mamy tutaj, nie mam na razie orzechów sercowatych na zapylacza na razie wysadzonych i prosi i każe mi, w związku z tym, że orzech sercowaty słabo zapyla się od orzecha włoskiego, trzeba pamiętać, aby dobierać odmianę orzecha sercowatego do zapylenia orzecha sercowatego, bo inaczej z dużej ilości zawiązków zostanie nam marna ilość plonu. A nie o to w tym wszystkim chodzi. Po to sadzimy, żeby z tego mieć pożytek jak największy.